Dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Bartek Sudulski. Cześć. I trochę zostałem dzisiaj poproszony, żeby opowiedzieć o tym, jak projektować biznesy i emocje, ale żeby trochę powiedzieć, jak to zrobić, muszę dać kontekst, kim trochę jestem, bo to jest tak, że od 7 lat pomagamy robić impact dla instytucji publicznych, dla NGO-sów i dla prywatnych firm przez technologię i właśnie przez projektowanie rzeczy. I przez te parę lat, trochę tak jakby trochę budując swoje doświadczenie, z którym dzisiaj do was przyszedłem i chcę się po prostu podzielić, to jest ponad 200 projektów IT, gdzie myśmy się zderzali z projektami zarówno bardzo małymi jak strony za kilka tysięcy złotych, jak i projekty duże za kilka milionów. To było związane też z tym, w jaki sposób budować zespoły, które potrafią to zrobić, bo według mnie nie da się projektować dobrze, jeżeli się nie buduje dobrego zespołu, z którym można pracować. To też jest trochę tak, że było trochę porażek, więc to też jest doświadczenie o tym, jak nie projektować biznesów, które tutaj zaplotłem, kiedy mimo tego, że mamy dwa produkty, to kilka razy byliśmy bliscy bankructwa, czy produkty nasze jakby musiałem zamknąć. I to wszystko gdzieś jakby zebrało się w kilka takich moich mocnych myśli, co chciałbym dzisiaj opowiedzieć, bo tak naprawdę czym jest projektowanie biznesu i emocji? Czy to jest kwestia związana z tym, żeby jak najwięcej sprzedać naszej usługi naszym docelowym klientom? Czy to chodzi o to, żeby wywołać super emocje i wygrać nagrodę na różnego rodzaju konkursach? Czy też chodzi o to, żeby coś było super użyteczne, miało jakby użytkowników, którzy z tego codziennie chcą korzystać i do tego wracają? Zwracam tylko uwagę, że nie wychodzi mi czas, więc nie wiem, ile mam czasu, ale na razie idzie dobrze. I to jest jakby jeden slajd, który chciałbym na to zwrócić uwagę, bo gdyby nie tytuł mojego wystąpienia, to bym o tym nie powiedział. Mianowicie projektowanie biznesu jest bardzo, jak pokazują dane, to jest moje ulubione badanie z Deloitte z 2016 roku. Jeżeli sobie podzielimy na fazę idei, czyli tego, że wymyślamy jakiś produkt pod prysznicem, chcemy go szybko zbudować, potem wychodzimy rano i zaczynamy projektować pierwsze makiety, żeby przedstawić to naszym współpracownikom albo klientom. Potem zaczynamy to wszystko formatować do tego, żeby przybrało formę prototypu, to nagle się okazuje, że po sprawdzeniu tego wszystkiego spada ten żółty wskaźnik, który jest kapitałem ludzkim. I to jest jedna taka faza, którą ja bardzo chciałbym wszystkim przekazać dzisiaj. O niej będę mało mówił, ale wydaje mi się bardzo ważna, że my mamy problem przy projektowaniu usługi, która zaczyna odnosić sukces i przy skalowaniu rzeczy. Jakby łatwo jest nam w miarę dobrze projektować rzeczy, które są zrobione na MVP, na pierwszych fazach rozwoju projektu, ale potem przy skalowaniu okazuje się, że nie ma kompetencji wśród nas, projektantów, przedsiębiorców, menadżerów, żeby umieć podnieść produkt dużo wyżej. I to jest bardzo trudne, tam się bardzo często wywala. Ja się tam wywaliłem kilka razy, więc mówię to z autopsji. A drugim elementem przy projektowaniu usług innowacyjnych i przy projektowaniu fajnych rozwiązań, to chcemy robić, jest to, że w Polsce jest bardzo niski kapitał społeczny. Przez kapitał społeczny Deloitte definiuje brak zaufania, czyli że nie wierzy, ogólnie ludzie nie wierzą w to, że uda się zaprojektować coś fajnego, co utrudnia projektowanie dobrego biznesu i dobrych emocji w produktach. To są takie rzeczy, które ja doświadczyłem na własnej skórze, badania to gdzieś potwierdzają, ale dzisiaj chciałbym się skupić na tym, że projektowanie to właśnie nie jest tylko metodyka i to nie jest tylko wizja produktu. To są bardzo ważne elementy, no ale nie najważniejsze według mnie. Według mnie to, co jest fundamentem, pod który przychodzi też potem faktycznie proces i metodologia, to jest to, czy w ogóle to, co projektuje, jest komuś potrzebne. Jakby, bo jeżeli to nie jest potrzebne, nie potrafimy jakby tej potrzeby zdefiniować, tego problemu określić, to tak naprawdę bardzo szybko zabłądzimy. Więc trzeba projektować tak, żeby wiedzieć, tak jak dobierać narzędzia, czy coś, co robię, jest komuś potrzebne. Po drugie, czy to będzie zarabiać. Przez zarabianie rozumiem nie tylko kasę, bo kasa nie jest najważniejsza, ale to, czy ludzie będą z tej aplikacji korzystali, czy będą chcieli zostawiać w niej swój czas. Czyli czy będziemy mieć tak naprawdę odbiorców swojej pracy. Bo może być praca potrzebna, ale w praktyce zrobiona tak, że nikt nie będzie chciał jej używać. I na końcu rzecz związana ze skalowaniem. Czyli co się dzieje, jeżeli nagle mamy dużo więcej rzeczy, niż dużo więcej użytkowników niż myśleliśmy. Dużo większy ruch niż planowaliśmy. Ja zawsze powtarzam, że porażka nie jest problemem, bo porażka jest prosta. Po prostu się zamyka projekt, zamyka się firmę, kończy się pracę. A przy sukcesie
on jest jakby dopiero wyzwaniem, bo on mówi o tym, że nam się udało coś zrobić, ale co jest dalej? Więc ja trochę przypominam, raczej próbuję też powtarzać to, czego się nauczyłem, żeby myśleć jednak o tym, co się też stanie, jak się nam uda zrobić jakąś rzecz, a nie tylko działać do tego pierwszego etapu, zadziałał albo nie. No i jakby wszyscy znają pewnie, a jeżeli nie, no to poznają, ale uważam, że to jest bardzo ważna rzecz, że jeśli cokolwiek z mojej części jest do zapamiętania, tak mi się wydaje najbardziej, to to, żeby to, co powiedział kiedyś Simon Sinek, czyli odwrócone koło, złote koło, żeby nie zadawać pytania, co mamy zaprojektować, tylko po co mamy coś zaprojektować. I całe projektowanie według mnie biznesów, usług cyfrowych, rozwiązań społecznych musi odpowiadać na pytanie po co. Jeżeli na to pytanie sobie nie odpowiemy w pierwszej kolejności, to zabłądzimy, a jak sobie na nie odpowiemy, to się może okazać, że nie ma sensu zadawać pytania how i what. I teraz idąc tym tropem, co to jest, bo te abstrakcyjne słowa trzeba jakoś przełożyć na praktykę, no bo też tak rozumiałem jakby i chcę pomóc po prostu przenieść praktykę. Przez dlaczego? Ja rozumiem częste prototypowanie i badania z użytkownikami, bo dlaczego mają też odpowiedzieć nasi docelowi użytkownicy? My mamy jakąś wizję, ale jeżeli ona nie będzie potwierdzona w odbiorze przez naszą grupę docelową, to tak naprawdę bujamy w obłokach. Jeżeli chodzi o to, co oznacza how w praktyce, to z mojej perspektywy oznacza to od razu wypuszczenie prostego produktu, który spełnia nasze standardowe założenia, tak zwane MVP. Dlatego, żeby nie kończyć projektu do końca, nie czekać na wielki finał, na premierę, bo chcemy być doskonali. To nie ma sensu. Bycie doskonałym zabija projektowanie, zabija komunikację z użytkownikiem, zabija w ogóle, szczerze mówiąc, jakąś umiejętność słuchania tego, co inni potrzebują. I na końcu, no byłoby niemądre, gdybym wiedział, co oznacza what, bo to what wynika z pytania dlaczego i jak, ale wiem, że od strony metodologicznej i praktycznej po prostu trzeba mieć szefa projektu, szefa produktu, szefa usługi, który umie określić priorytety, który umie powiedzieć, to nie wchodzi, który umie i jest ważniejszy od prezesa swojej firmy, mówiąc, co jest ważniejsze, bo on lepiej rozumie biznes tego konkretnego produktu, dla którego coś projektuje. Także przez what ja rozumiem w tej mojej prezentacji product ownera. I teraz będę to trochę rozwijał na poszczególnych przykładach, żeby to jakoś zderzyć z moim doświadczeniem. Zgłosiła się do nas dawno temu duża, nie mogę podać nazwy, korporacja medyczna, która powiedziała, że ma wielki pomysł na zrobienie aplikacji edukacyjnej dla kobiet, które przygotowują się do operacji piersi. Że ta aplikacja po prostu musi mieć tysiące różnego rodzaju tutoriali, opowieści o innych przypadkach. No i mieli na to pieniądze zabudżetowane. Ja zapytałem się, ale w sumie czy wiecie, po co to robicie? Czy ktoś tego potrzebuje? I namówiłem ich do tego, żeby przeznaczyli 13% tego budżetu na zrobienie warsztatu. Na tym warsztacie spotkaliśmy się z docelowymi odbiorcami tej aplikacji, z lekarzami, którzy mieli tworzyć content, z dystrybutorami tego produktu. I zrobiliśmy prototyp i nagle się okazało, że nikt go nie potrzebuje, że nikt nie chce w taki sposób edukować kobiet. Kobiety nie chcą być w ten sposób edukowane i dzięki temu, że właściciel, pomysłodawca, sponsor, bo często jest tak, że sponsor mówi, że wie, czego chce, usłyszał od wszystkich pośrednich odbiorców tej aplikacji, że jeżeli chce edukować rzeczy, to w inny sposób. I to jest jakby dla mnie pierwszy taki element, dlaczego trzeba zadawać pytanie dlaczego i koncentrować się na słowie po co, bo okazuje się, że czasami nie ma po co projektować. I że nie trzeba na siłę zaprojektowywać rzeczy, które chcą sponsorzy, bo nie pracujemy dla sponsorów, pracujemy dla użytkowników końcowych. Drugi przykład to jest, braliśmy udział w przetargu, tym razem mogę powiedzieć, jaki jest klient, ale jeszcze nie mogę pokazać wyników pracy. Wygraliśmy konkurs na zaprojektowanie strony internetowej dla Rzecznika Praw Obywatelskich. Nagle się okazało, że to nie jest projektowanie strony internetowej, że fundamentem jest to, w jaki sposób urząd chce się komunikować z obywatelami i w związku z tym strona jest jakimś jednym z narzędzi. To, co było fenomenalne w tym procesie,
to ogromne zaangażowanie ze strony wszystkich decydentów. Od spotkania z szefem, czyli panem Adamem Bodnarem, przez obywateli, po urzędników, którzy obsługują obywateli, i przez osoby, które zarządzają serwisem. I to był taki moment, w którym się nagle okazało, że proces nie polega na tym, żeby zaprojektować stronę internetową, tylko zaprojektować te akcenty i te priorytety, które potrzebuje obywatel po wejściu na stronę. Tutaj była kwestia tego, jak można zrobić stałą kartę do kampusu. Pytanie, ja nie byłem na stronie kampusu, czy łatwo to znajdziemy. To też jest jakby rzecz, którą pewnie będziemy mogli sprawdzić po tej auli. Metoda, którą my do tego stosujemy, pasuje do tego miejsca, ale nie była wybrana specjalnie, to jest faktycznie otwarta metodyka Google Design Sprint, która pozwala w 5 dni zrobić prosty prototyp, wybrać priorytety do tego prototypu, przebadać to z grupą docelową oraz nanieść poprawki. I wydaje mi się, że jeżeli chcielibyście jakby jakoś projektować rzeczy i macie wielkie wizje, to wejście w metodykę 5-dniowego sprintu, na końcu którego widać, co wymyśliliście i czy to jest komuś potrzebne, jest bardzo prostym i praktycznym rozwiązaniem. Drugim elementem jest faktycznie, skoro już wiemy, po co coś robimy, to teraz pytanie, jak to zrobić. No i doświadczenie uczy, że projektowanie to jest zawsze proces iteracyjny, że nie można dać jednorazowego zlecenia, jednorazowego działania i osiągnąć sukces. Jeżeli ktoś tego oczekuje, to moim zdaniem się srogo zawiedzie. Dlatego warto od początku, podchodząc do metodyki projektowania już aplikacji czy usługi, wejść w proces. Tutaj pokazałem bardzo prosty proces, który zaraz opowiem na przykładzie projektu, ale sprowadza się do tego, że tworzy się jakiś kawałek aplikacji przez wspomniany Google Design Sprint, następnie się to wynosi do testów, wprowadza się na produkcję, to już pracuje, i dzięki temu można pracować nad kolejnym rozwiązaniem. Przykład, który tak zadziałał, to jest, złożyliśmy aplikację z Agorą do Google na fundusz innowacji w nowych mediach i udało nam się wyprowadzić prototyp 7 miesięcy przed deadline'em. To jest coś, z czym strasznie walczyłem. Zbudowaliśmy zespół 20-paroosobowy, który pracował razem, redaktorzy z projektantami usługi, z deweloperami, ale cała walka polegała na tym, żeby udało się wypuścić aplikację wcześniej, nie wtedy, kiedy mówi deadline we wniosku. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu pierwsza wersja aplikacji, tylko żeby wyobrazić Państwu, na czym polegało MVP, nie miała grafiki, była naszkicowanym przez designera prototypem, nie miała wersji webowej, nie można było na nią wejść po prostu z przeglądarki, można ją było tylko odpalić na telefonach komórkowych. To były pewne założenia projektu, dlatego też się na nie zdecydowaliśmy. I dopiero potem każdy z tych kółeczek, która tutaj jest od 2016 roku do 2017, to jest kolejna iteracja, która wchodziła na produkcję. I gdybyśmy czekali do końca projektu zgodnie z wnioskiem, to byśmy popełnili dużo więcej błędów niż tak, bo trochę błędów popełniliśmy, niż to, co miało miejsce. Użytkownicy nam powiedzieli, które z naszych pomysłów w praktyce na warsztatach działają, a potem widzieliśmy, które się klikają. Zobaczyliśmy, czy faktycznie to, co człowiek wymyślił na warsztacie, potem jeżeli się już doprowadza ruch na stronę, to czy jest to użyteczne. Innym przykładem, który bardzo dobrze znamy z Warszawy, jest smog, jest problem nieczystego powietrza i tego, w jaki sposób go rozwiązać. Mieliśmy przyjemność i mamy być zaangażowani w kawałek programu Czyste Powietrze. I tutaj przykład, dlaczego warto robić MVP. To jest aplikacja, która służy do inwentaryzacji domów. Chodzi o to, że przychodzą reprezentanci gminy, czy to są kominiarze, czy to są strażnicy miejscy, czy to są urzędnicy, po to, żeby zebrać jakieś informacje o domu i następnie przesłać te dane do systemu i umieć zrobić wycenę, ile by kosztowała konkretna termomodernizacja konkretnego budynku. No i wszystko fajnie, cel jest jasny, ale nagle się okazało, że nikt nie może tej aplikacji używać, bo ona ma tylko tryb online.
I że faktycznie w małych miejscowościach nie dochodzi internet, nawet taki bezpośrednio od operatora w komórce. No i wszystko szlak trafił. No i dzięki temu, że znowu postanowiliśmy szybko wypuścić MVP produktu, to bardzo szybko zobaczyliśmy o konsekwencjach, o których nie mieliśmy pojęcia przy założeniach biznesowych. Po prostu do głowy nam nie przyszło, że nie ma dostępu do internetu gdzieś w tych miejscowościach, które były wymienione jako punkty do badania. Także to jest taki element, w którym po prostu można szybko popełnić błąd i szybko go naprawić. Dlatego bardzo polecam, żeby nie ścigać się ze swoją ambicją i wypuszczać rzeczy szybciej niż później. A jak to robić? Tak jak w przypadku pierwszej części Y był to Google Design Sprint, jeżeli chodzi o moją rekomendację, tak w przypadku budowania MVP ja polecam metodykę zwinną. Konkretnie tak pracę, żeby co 2 tygodnie dostarczać kawałek przyrostu. Przez przyrost rozumiem coś, co jest komuś potrzebne, czyli jakiś element funkcjonalny, który można odebrać nie na poziomie prezentacji, tylko na poziomie funkcji. Funkcją jest to, że będziemy mogli sobie wydrukować kartę do Google Campusa przez stronę internetową. I to pozwala na to, żeby zespół po pierwsze był blisko z produktem, bo jeżeli zespół jest odklejony od tego, co projektuje, to też jest to niedobre. Po drugie, to pozwala na wyciąganie ewaluacji razem z klientem i wskazywanie na przykład tego, że trzeba budżet zwiększyć albo że wcale nie jest taki duży budżet potrzebny, jak on przewidywał. Czyli też jest element oszczędności i optymalizacji pracy. A po trzecie jest ten element, tak jak wspomniałem, wypuszczania małych przyrostów, tych małych MVP, które powodują, że nie czekamy do końca sprintu. I na końcu, do końca, przepraszam, projektu. I na końcu jest to nasze what, co. I to jest tak naprawdę najtrudniejsze. Każdy z nas chyba ma takie poczucie, że wpada w pułapkę tego, że wie, co chce zrobić, a potem nagle się okazuje, że to rodzi strasznie dużo problemów. I product owner w projekcie, czyli osoba, która nie tylko pilnuje procesu, nie tylko ma jasną wizję, ale umie ustawić priorytety, powiedzieć dobremu, zaangażowanemu zespołowi deweloperskiemu, nie naprawiaj teraz tej rzeczy, bo ważniejsze jest to. Albo powiedzieć do swojego prezesa, wypuszczamy w tej sytuacji ten produkt na światło dzienne, jest moim zdaniem bardzo ważnym kluczem do sukcesu. Bo inaczej rzeczy się rozjeżdżają. I jako przykład mogę podać projekt, nie wiem, kto z Państwa miał okazję go znać, ale jest taki duży projekt e-zamówień. Chodzi o to, żeby wszyscy przedsiębiorcy mogli składać zapytania ofertowe na przetargi powyżej 30 tysięcy euro drogą elektroniczną, żeby tym samym proces otwierania koperty był elektroniczny, proces digitalizacji tych zgłoszeń też był dostępny publicznie. Chodzi o transparentność, chodzi o przeciwdziałanie nadużyciom. No i nagle się okazało, że podmioty odpowiedzialne za realizację tego projektu jakby mają problem z efektywną komunikacją. I naszą pracą było faktycznie przyjęcie trochę funkcji product ownera po to, żeby pracować z Urzędem Zamówień Publicznych, z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz Centralnym Ośrodkiem Informatyki i tak naprawdę zbierać te blokery, które są w każdym z zespołów, które były przy tym projekcie, w jedno miejsce i decydować o tym, które rzeczy są ważniejsze, a które są mniej ważne. Dzięki temu udało się dowieść zgodnie z terminem projekt informatyczny na 20 października tego roku, co też jakby faktycznie było związane z decyzyjnością. Dlatego wracam do tej roli product ownera, że jeżeli projekt traci decyzyjność, to się rozlatuje. I to jest bardzo trudne, bo dużo ludzi ma dobre pomysły, a trzeba i tak podjąć decyzje, które są ważniejsze, a które są mniej istotne. Jeżeli chodzi o projekt ten Urzędu Zamówień Publicznych, to faktycznie tutaj też problemem było to, że na końcu okazuje się, że bardzo trudno jest zdefiniować ludziom to, na co, to, czego potrzebują. I to jest jakby product ownerska rola polegała na tym, żeby zadecydować trochę w imieniu klienta, znając jego cele długoterminowe o rzeczach. I podsumowując, bo zostały mi 3 minuty. Przygotowałem jakby takie zestawienie, które trochę operacyjnie mówi o tym, że jeżeli
pytamy się, dlaczego projektować rzeczy, to róbmy prototypy i badania z użytkownikami metodą szybkich, 5-dniowych sprintów. Jeżeli chcemy znaleźć metodę na to, aby nasz projekt był, rozwijał się iteracyjnie i był cały czas potrzebny użytkownikowi, róbmy MVP. MVP róbmy przez metodykę zwinną, ponieważ metodyka zwinna wymusza robienie małych przyrostów. Nie pozwala na waterfallowe robienie wielkich etapów, które potem na końcu do siebie nie pasują. I po 2 latach się okazuje, że już jakby zupełnie zmienił się rynek albo zmienił się użytkownik i produkt nie jest potrzebny. I po trzecie, what, czyli bądźmy product ownerami, ale też mierzmy to, czyli zdobywajmy certyfikaty. Według mnie projektanci usług cyfrowych, nie wiem ile tutaj jest projektantów usług cyfrowych, ile jest faktycznie zawodowych UX-ów, ma najbliżej do tego, żeby stać się świetnym product ownerem, ponieważ on się uczy od początku myślenia o potrzebach użytkownika, uczy się definiowania celów, musi umieć syntezować różnych interesariuszy w postaci konkretnych funkcji. Więc jeżeli jeszcze zacznie myśleć o biznesie i o tym, jak to wszystko dowieść, to staje się product ownerem. Więc dla mnie to jest bardzo konkretna kariera. Jeżeli ktoś jest projektantem usług cyfrowych, według mnie powinien się zainteresować też rozwojem w stronę product ownerstwa. No i kończąc tylko to wszystko, wracam do tego skalowania, ponieważ wydaje mi się, że nie tylko wystarczy odnieść ten jeden sukces w postaci jednej aplikacji, ale umieć zbudować w oparciu o to dużą firmę, a to już jest trochę inne projektowanie biznesu, inne projektowanie emocji i myślę, że może kiedyś będzie też okazja o tym wspólnie porozmawiać. Dziękuję bardzo ze swojej strony. Bartek Stodulski. Dziękujemy. Wyrobił się totalnie w czasie, więc ma teraz dużo czasu na pytania i na to, żeby odpowiedzieć na wasze pytania. Także chętnie przekażę mikrofon. Tak, oczywiście. Myślę, że to wynika z tego, że po prostu od 8 lat projektuję przede wszystkim usługi cyfrowe i mam taki rozpędziłem się, tak, o usługach oczywiście. Cześć Bartosz. Cześć. Ja mam takie pytanie już natury logistycznej trochę. W jaki sposób albo jak reagowały duże urzędy, duże instytucje administracji publicznej na Scruma i na szybki przyrost w produkcie? Różnie. Ale... Czy to była dla nich nowość, czy zmiana mentalna? Przede wszystkim to zależy bardzo mocno. Urzędy to są ludzie, więc jakby chcę tylko zwrócić uwagę, że to bardzo mocno zależy od osoby, z którą się pracuje w danym urzędzie. Nie można generalizować per urząd. To jest jedna rzecz. Druga, zawsze to wymagało edukacji. Znaczy, bardzo dużą częścią mojej pracy jest edukowanie klienta, zanim podpiszemy umowę, o tym, jakie są korzyści i ryzyka związane z przyjęciem takiej albo innej metody pracy. I trochę poświęcam swojego czasu na to, żeby go przekonać do mojej wizji prowadzenia projektu w IT. Więc buduję tak naprawdę taki rodzaj poduszki powietrznej. Jeżeli chodzi o pierwszą reakcję, to jest strach przed tym, że przepalą pieniądze, nie będą mogli odebrać dzieła i zostaną przez to na przykład ukarani w wyniku kontroli. Także jest strach, ale na końcu się okazuje, że jest, bym powiedział, chemia do tej metodyki. To jest trochę znowu pytanie, na które mogę powiedzieć, że urzędy mogą się przygotować do tego, żeby zgodnie z prawem prowadzić rzeczy, ale wymaga to od nich wysiłku. Większość urzędów nie chce tego wysiłku poświęcać, ale jak go poświęcą, to są gotowe formalnie pracować w takiej metodyce. Dzień dobry. Mówiłeś dużo o tworzeniu prototypów i sprawdzaniu tych prototypów. I pytanie dotyczy tego, co rozumiesz przez prototyp. Znaczy chodzi mi o to, czy tak jakby bardziej miałeś na myśli badanie konceptów, badanie makiet, badanie gotowych layoutów. Jakie są twoje doświadczenia w tym zakresie? Prototyp faktycznie to jest bardzo dobre pytanie, dziękuję. Nazywam tak naprawdę narysowaniem wizji projektu, który może być przetestowany na przykład w indywidualnym wywiadzie z końcowym użytkownikiem, czyli jeżeli bardziej makieta.
zdecydowanie bardziej makieta, ale akurat Google Design Sprint pomaga testować bardzo różne rzeczy, nie tylko makiety. Można przedstawić komuś koncepcję, tylko ważne w tym procesie jest to, żeby jednak użytkownik został sam z jakimś małym, klikalnym prototypem, więc w tym sensie ja używam słowa, mówiąc o prototypie, mówię o makiecie, tak. Proszę. Cześć, dzięki za ciekawą prezentację. Ja chciałem tylko dopytać a propos tego przykładu, który podałeś z aplikacją dla kobiet przed operacją. W związku z tym, że mieliście 100% budżetu, zrobiliście badania, z których wyszło, czy ten warsztat, zrobiliście warsztat, z którego wyszło, że ta aplikacja jest niepotrzebna. Co zatem się stało przez pozostałą częścią budżetu? Myślę, że znaczy ja w ogóle ja od początku staram się mówić, żeby oszczędzać pieniądze na IT, więc jakby ja namawiam klientów, żeby nie wydawali pieniądze na IT, mimo tego, że mam firmę technologiczną, dlatego że po prostu jest bardzo dużo niepotrzebnych rzeczy projektowanych, to jest moje zdanie. Więc mam nadzieję, że wydali je na przykład na coś innego, ale to nie był już mój budżet. Ja z niego po prostu zrezygnowałem w ramach jakby swojego podejścia do biznesu. Tam przejdę dalej, także to nie jest tak, że pytania tylko z pierwszego rzędu przyjmuję. Czy ktoś chce zapytać? Świetnie. Cześć. Czy udało wam się jakoś tak wielokrotnie powtarzać design sprinty i czy uważasz, że można jakby w bardzo powtarzalny sposób pracować, znaczy tak metodycznie jakby design sprint, czy w sumie jest duża heurystyka jakby w tym procesie? To był jeden z moich celów optymalizacyjnych, żeby zbudować produkt trochę jak w McDonaldzie z Google Design Sprintu i po prostu podzieliliśmy go bardzo na pakiety i sprzedajemy klientom gotowe pakiety z informacją, co będzie ich efektem. Na przykład, czy będzie przebadany jeden użytkownik, czy pięciu, albo czy będzie makieta dwóch user stories, czy jednego. Więc w tym sensie tak, dosyć mocno doszliśmy do tego, żeby seryjnie uruchamiać ten model warsztatów.